Ej, cześć, witam was w 20 odcinku Dying Light. Słuchajcie, ostatnio... O, zrzut, czy ktoś potrzebuje pomocy? Możemy tam w sumie iść. O, są ludzie Raisa. Tylko dwóch było? Kurczę, mało naboi. Ja pierdzielę! Jeszcze ktoś? Fuck! Skąd oni się biorą w pizdu? Rozglądałem się, nikogo nie było. Jeszcze! Ja pierdzielę. Już. Masakra jakaś. Dwa z minuty. Zaraz coś sobie. Tylko co oni tu? To oni tu skitrali. Kij baseballowy 67, nie chcę. Coś muszę rozwalić. Tasak 78, 69, dobra. 76. Nie chcę. Nie chcę go. Mógłbym zrobić części metalowe z niego, ale nie chcę mi się. Dobra. Wracamy do zadania. Ostatnio byliśmy tam gdzieś, koleś puszczał czerwony dym i dał nam zadanie. Czy powiedział, żeby pójść do tego Aziza? To tutaj jest? Który to jest? Udaj się na bazar i znajdź Aziza. Wulkan. Ty jesteś Aziz? Ty jesteś Aziz? Ryan mnie przysłał. A gdzie jest Asam? A jak sądzisz? Wy to tam mocno ryzykujecie? Słuchaj. Mi zależy. U Ryana to nie przejdzie. Co mam zrobić? Kurier rozwalił auto w tunelu wczoraj w nocy. Jest tam, gdzie Asam, a twój azotan fenylu jest ciągle w bagażniku. Jak chcesz, to idź po niego, bo to już ostatni w Haranie. Więcej azotanu fenylu nikt już tu nie zobaczy. Ach, jaki to był samochód? Biały chyba, tylko to pamiętam, biały wóz. To naprawdę chcesz tam pójść? Ryan źle znosi porażki. Twardy z ciebie gość. Jak ci się uda tam nie umrzeć, to będę mieć dla ciebie propozycję. No spoko, udaj... dobra, to zrobione. Czemu to się włączy? Przecież nie naciskam. Kurczę, mam tylko 5 apteczek. Muszę chyba sobie zrobić kilka. Tylko 3 naturalne mam. Idą te apteczki jak woda.
może styknie na razie. Udaj się do tunelu i znajdź samochód kuriera. Co to, bezpieczna strefa jest? Nie. Ale to jest ten dom tego kurwa gazownika. O, leży. O. Uuu, strzelba. Lol. Damy ci 1500. Co by tu wyrzucić? Prosta siekierka 80. 81. Młotek 92. Tasak 78. To tasak. Amunicję nawet dostałem. Ile mamy amunicji? Amunicja do strzelby. Artur. Nie pisze. To znaczy nie jest napisane. Chyba żebym sobie zmienił to. No, 87, siekiera ma 94. Dobra, na razie dubeltówki nie będziemy używać, bo to dużo hałasu robi. Białe są, wszystkie są białe. O, ja cię kręcę. Jak to wyłączyć, gówno? Super. To van chyba będzie. Zaraz przylecą wszystkie pierdo. Co to było? To nie to chyba. Musimy iść, kurde, do drugiego. Tam koleś coś sprzedaje, kupuje. A zobaczmy, może będzie miał coś ciekawego. Gdzie on jest? Na górze? No da. Co masz, koleś? Ty, ma pistolet, to 9000? Trochę drogo, kurde.
Ej, koleś, tutaj. 143 siekiery. 143, 114. Kurwa, nie dadzą mi żyć. Stary, za drogę to masz. Mam coś dla ciebie, przyjacielu. Spróbuję to zrzut zrobować. Tu nie zaraz wyjść na most z tej strony. Zajebiście. Trzeba biec coś tam, może od drugiej strony jakoś. Tam już są ludzie tego pazio Rejsa. Tu nie da rady wyjść. Z tej strony nie da rady wyjść na ten most pieprzony. A srogo pies. Zdobędziemy sobie następny zrzut. Czekajcie, a to nie jest ten most? No to trzeba wejść. Z tamtej strony przecież się nie da. Tutaj bez sensu. No, ukradli. Dobra, i wracamy do tego tunelu. Za przeskoczenie zombiaka 10 punkt expa. To jest ten tunel? Tak. A, to nawet dobrze, że tu przyszedłem. Słuchajcie, białego auta. Kurde, co je... Ja pier... O Boże, purchawa. Kurwa, znów mnie za... Gdzie on jest?
Tam jest jeszcze jedno. Ale może nie przyjdzie. Dobra, biały samochód z drugiej strony pewnie będzie. Tam jest ten paś duży. Dziabnąć do tego. Dobra, szukam białego samochodu. Ten jeszcze na światłach stoi, to ten. Aman, mam ten azotan fenylu. Fantastycznie, przynieś go. Kurczę, w drugą stronę mam jeszcze. Tam jest purchowa, tak? Nie, to nie purchowa. Dziękuję, że się zjawiłeś. Zakazali nam się ruszać i odzywać. I zaczęli nas bić. Dziękuję. Nagroda. Szybko. Cholerny podgryzacz! Bo pazie zaraz przychodzą. Zostawisz mnie w spokoju! Chciałbym bić ten 10 poziom, kurczę, ten... Ładnie jednym strzałem. Szedł do prania. Oh!
Kurczę, tego alkoholu jest tutaj wszędzie. Natomiast jak grałem na normalnym poziomie, to ciężko było zdobyć alkohol. Znaczy mało go było. No i zaskoczyła. Poszła sobie pojść. Bum! 20 punktów. Z 10 zębiaków trzeba było zabić. No i kurczę, nie można w ogóle uciec. I co? Czemu nie skończyłem zakładać? Diablo mnie! Myślałem, że tam mnie nie diabli. Zaciukam go, zaraz. Co my tu mamy? Fala uderzeniowa, potężny atak, wielorzut. Rzuć przeciwkę dowolną bronią. Nic specjalnego, to weźmiemy to pierwsze. Ale zaraz wam pokażę, dlaczego chciałem sobie zrobić to. Co jest tutaj? Hej, wybierasz się może do naszego szpitala? Ach, nie planowałem tego, a co? Ja, cóż,
Czy mógłbyś przekazać Lenie wiadomość ode mnie? Chyba tak. Ale czemu nie możesz zrobić tego osobiście? Nie mogę. Za bardzo się denerwuję. Denerwujesz się? Chwila. Czy ta wiadomość to jakiś list miłosny? Co ci poradzę? Zapominam przy niej języka w gębie. Zajmowała się moją matką, kiedy przybyliśmy do wieży i była taka dobra. Od tego czasu nie potrafię myśleć o niczym innym, tylko o niej. Chłopie, ale zdajesz sobie sprawę z faktu, że ona kręci z Breckenem. To chyba żadna tajemnica. Kręci z... Oni są parą? Lena i Brecken? O, szlak, szlak, szlak! Nie mogę się z tym równać. Zresztą jestem pewien, że skopałby mi dupę. Cholera! Okej, zapomnij, że o coś pytałem. Nigdy nawet nie rozmawialiśmy. Cóż, jak sobie chcesz, kolego. Masz coś dla nas? No. Wow, teraz mogę odbierać sygnał ze wszystkich dzielnic. Jakie jest najbezpieczniejsze miejsce w domu, żeby się ukryć przed przemieńcami? Hono, mam dla ciebie ekstra ofertę. Ten ma ze 7000. Sprzedaj. Beltówka 1400. Karabin policyjny 1000. No. Ja myślałem, że amunicja będzie. To będzie można amunicję kupić, jak przyjdę na ten 10 poziom, ale widzę, że lepszego nie. Lepszego stoju w mieście nie znajdziesz. Mówię, może wszystkimi umiejętnościami trzeba poziom przetrwania. Mam 13 tysięcy, brakuje mi 40 tysięcy muszę zdobyć. Lepszego stoju w mieście nie znajdziesz. Kufel mam tych karabinów. 4000 by było za nie? Pozostawiam sobie to, bo kurczę później. Lepszego stoju w mieście nie znajdziesz. Nie mam miejsca, żeby zbierać. Dobra, idźmy do tego kolesia. To ten? Hej, kolego, jak tam u ciebie? A, do windy. Nie, musiałbym pograć w nocy, kurde, wtedy by siadło. Ekspa dużo. Ratujesz życia. Ryan będzie miał inne zdanie, jak już z nim skończę. Mam lepszy pomysł. W zastępstwie daj mu to. To diawolon. Środek nasenny. Niech nagotuje cały gar z tym w środku. To pośle zbirów Raisa do Krainy Snów. Rais nie będzie zachwycony. Pewnikiem nie, ale przyda im się sen. A że nie ma już więcej azotanu fenylu, to problem sam się rozwiąże. Dobrze kombinuje, szaman. No. Nieźle. Zanieś pakunek Ryanowi. Dobra, gramy. Tu mamy jeszcze jakieś kurcze zadania. A to on tutaj jest chyba, tak? O, 400 metrów, lol. Szkoda, że na rowerze nie można. Thank you.
little stuff. Poor Hava. Amunicja do pistoletu, proszę. Chce się policyjne otwierać, kurde. Tam nic. Dobra, idziemy tam. Kurde, deszcz pada. A to na dole jest, o lol. A no, tego kolesia. Dość mamy grzecznego proszenia. Gdzie rajsa? To co za debil? Zaraz będzie martwy debil. Zabić go! Kumpel Ryan, to nasz grób! Gdzie jest tam ten koleś? A, to ty jeszcze tutaj jesteś. O Boże. Że mnie zostało. Zabij w zbójów. Jeszcze został. Kurczę, poszedłbym pod ten. Znowu na moście. Tam się nie dostaną, ten most niestety. Co tu jeszcze jest ktoś? No jak? I mnie zabił, zajebiście. 3500 punktów w dupę. I teraz przyjdę tam, oni tam... Wszyscy. Żryjku. Tamtych nie ma, tych zabiłem, teraz nie mogę ich zrabować, ale zostawili młotki rzeźbiarskie i kowalskie i 30. Brak miejsca, dziwnie. Co rozwalimy? 80. Młotek rzeźbiarski rozwalimy, nie? 60, a motyk kowalski 68. Ryan, to ja, mam twój towar, otwieraj. Dzięki, właśnie mieli spalić mi budę. Kto to był? Konkurencja. Nie ma już więcej azotanu fenylu w Haranie. Liczyli więc, że odebrałem już zamówienie. Masz tu coś ekstra za to, żeś do mnie przyszedł. To chyba będzie mój ostatni gar.
Miło było pracować z tobą. Mam dla ciebie dobrą radę. Zmień metę, jak sprzedasz ten gar. Tu jest dla ciebie zbyt gorąco. Wyprzedzam cię o krok. Nie sądzę, stary, nie sądzę. Dobra, dzięki, kurczę. Syn marnotrawny, następne zadanie. Nie, to dostałem 5000 punktów ekspa, straciłem 3,5. Także jest nieźle. Dalej mam 14000 poziom przetrwania. Zejdzie, zanim kurczę zrobimy ten wbijemy dziesiąty poziom przetrwania. Dobra, tamto zadanie żeśmy skończyli, więc słuchajcie, kończę ten odcinek i w następnym zrobimy sobie to zadanie Syn Marnotrawny. Także dzięki za oglądanie i zapraszam na następny odcinek. Cześć!